To była długo wyczekiwana inwestycja. Do tej pory skrzyżowanie ulic Maratońskiej i Dębowej kojarzyło się głównie z wypadkami. Po zakończeniu przebudowy ta sytuacja ma się zmienić. Przede wszystkim powstaną prawoskręty w ulicę Dębową z ulicy Maratońskiej. Do tego wszystkiego to, na co wszyscy chyba czekali najmocniej, czyli sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja świetlna wzbudzana. Poza tym, tak jak wspomniałem, nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, czyli delikatnie poszerzyliśmy tą samą płytę skrzyżowania po to, aby wszystkim było wygodniej i aby łatwiej było można włączać się w poszczególne kierunki ruchu z każdej strony. Przy tej inwestycji szczególnie ważny jest termin zakończenia prac. Przed 1 listopada wiele osób porządkuje groby bliskich, a w Dniu Wszystkich Świętych nekropolie nawiedzają tysiące osób. Jeśli chodzi o chodniki, to część prac jest już zakończona. Wzdłuż ulicy Maratońskiej został wybrukowany cały chodnik po to, aby mieszkańcy mogli dotrzeć do cmentarza. Zaawansowane prace są prowadzone na jezdni, ale i w tym przypadku wykonawca powinien zdążyć przed 1 listopada. Wykonawca już rozłożył pętle indukcyjne pod warstwą wiążącą asfaltu na tym skrzyżowaniu, a to dobry prognostyk, dlatego że jest to ostatni krok przed wyłożeniem masy ścieralnej, więc jesteśmy tak naprawdę o krok od tego, aby prace na tym skrzyżowaniu się zakończyły. Oczywiście nie możemy zapominać także o fakcie, że wciąż gdzieniegdzie trwają jeszcze prace brukarskie, ale jeśli tylko dopisze pogoda, to nie powinno być problemów z tym, aby na 1 listopada wykonawca zakończył pracę w tym właśnie rejonie. Przebudowę skrzyżowania realizuje firma Strabag. Koszt to ponad 4 miliony złotych.